Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamikaze. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć nowiutkie Just Kick It. A więc kasetka zawiera jedną kartę z limitowanej edycji z serii FIFA 365 na drenami Pixel, dwie saszetki z naklejkami również z serii i 6 kart adrenalin FIFA 365, czyli jedna paczuszka kart. No i dzisiaj sobie kupiłem jedno. A karty limitowane to pisali ogólnie zdanie były podzielone, że Van Persie albo ktoś tam. I nie wiem naprawdę kto to będzie. Otwieramy. Na razie otwieramy jedną gazetkę i jutro może jeszcze kupię sobie jeszcze jedną. Ale dla was to wystarczy, bo i tak będziecie widzieli te filmiki co dwa dni. I kartą limitowaną jest Robin Van Persie. No, prawie 100 atak. Szkoda mi go, że przeszedł do takiego dosyć słabego klubu. Niestety starość nie radość. Dobra, tutaj mamy paczki z napędami. Miały być dwie i są dwie. I otwieram. Głównie naklejkami zajmuje się mój brat. I powinienem dać mu je otworzyć na swoim filmie, ale nagrywam w nocy i już śpi. Więc mamy takie trio. Mam tutaj Casemiro i Toniego Krosa. Na początku myślałem, że to Ronaldo. A few moments later. Mamy małego De Jonga. Mam tutaj połówkę Real Madrid. To jest powtórka. Można się zmienić. I mam tutaj połówkę również. Ale tym razem Ajaxu Amsterdam. I teraz otwieramy kolejną paczuszkę. Już widzę, że coś złotego. I mamy tutaj Herb Coutinho. Dalej mamy Romero, Malcoma, Espino, połówkę jakiegoś meksykańskiego klubu. Nie wiem, jaki to jest klub. I tutaj mamy jeszcze takie coś oto. To chyba są jedne z najładniejszych bramek. I to chyba jest z mistrzostw świata kobiet. Oczywiście ja się za bardzo nie znam na tych kobiecych na tej kobiecej piłce nożnej tak bardzo jak na męskiej, ale tak podejrzewam. No i teraz chwila, na którą wszyscy wyczekiwaliście. Tak, takie emocjonujące. Six and a half hours later. No dobrze, mamy tutaj bazówkę Kai, Langa, Chaveza, tradycyjnie Chavez musi być, Cavani i dwie karty specjalne mamy i uwaga, i co to jest? I to jest Malcolm i K-Player Canteros. No saszetka, powiem wam, że nawet nie była zła. Udało się pani trafić akurat w moje braki niektóre. Tam są bodajże 3 albo 4 braki, których nie mam, ale już je mam. I więc tak jak mówiłem, zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Wbijajcie na fanpage'a, Twittera, Instagrama i wszystko inne co mam. Linki oczywiście będziecie mieć w opisie. Proszę zaglądać do opisu, bo tam są bardzo ważne linki. Również też do was prośby, tak jak teraz z tym wybiciem 100 subskrypcji, ponieważ byłby to dla mnie bardzo takie bardzo wysokie szczęście, ponieważ kanał mam przez bodajże 3 miesiące i w 3 miesiące 100 subskrypcji to myślę, to nie jest taki nawet zły wynik. A wiecie sami, że jak będziecie mnie motywować łapkami w górę, subskrypcjami, to już będzie lepiej nagrywał. Sami wiecie jak to jest, nie każdemu się podoba. Będę się starał, żeby każdemu się spodobało. Co by jeszcze powiedzieć? Myślę też, że właśnie pojawią się challenge, jak będę miał powyżej 100 subskrypcji. Ponieważ dla mniejszej ilości ludzi nie opłaca się w ogóle robić, bo nikt tego nie ogląda praktycznie. A więc dobra, trochę się rozgadałem. Kończymy już ten odcineczek. Tak jak mówiłem, wbijajcie na fanpage'a, Twittera, Instagrama, Twitcha. Nie wiem, czy będę to robił live, czy na Xboxie może.
No dobra, nie gadam już. Linki macie w opisie. Oczywiście wbijecie też na kanał mojego brata. Chociaż go nie było dzisiaj, bo usnął. Robię wam coś. Z wami żegna. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się. I cześć. Ziom, to raczej marna szansa, bo kiedy tu wchodzę, ja to jestem jak szarańcza. Zapraszam do tańca.